Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książek. To jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Na wstępie standardowo chciałem Cię zaprosić do naszej grupy na Facebooku. Grupa, która no moim zdaniem jest najbardziej merytoryczną grupą na Facebooku odnośnie właśnie inwestowania. Nie ma tam spamu, żadnego naganiania spółki, tylko same merytoryczne treści też. Jest tam przeniesiony jeden cykl, jedna, jedna spółka, jeden film. Więc kolejny film, który ukaże się. W tym cyklu będzie już tylko dla ludzi na tej grupie. Koszt dołączenia do tej grupy to jest 30 zł miesięcznie, więc myślę, że, że niewiele, a warto chociaż spróbować zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A odnośnie tego, co się dzisiaj stało na giełdzie, to można powiedzieć, że w końcu. W końcu mamy jakąś korektę, jakąś może nie jakąś strasznie dużą, ale korekta. Cały indeks giełdowy był na ponad 1% na minusie. Więc w końcu tutaj nie jest na zielono. No, mówię w końcu dlatego, że jednak nawet jeżeli jest duża fala wzrostowa, no to zawsze przydaje się jakaś korekta, zawsze przydaje się jakieś takie oczyszczenie, lekkie, nie wiem jak to nazwać, opamiętanie. No, bo jeżeli coś idzie bardzo, ale to bardzo mocno do góry, to ten instrument staje się coraz mocniej podatny na spekulacje i coraz bardziej ryzykowny, a tego raczej byśmy nie chcieli. I dzisiaj jest korekta. Nie wiem, czy ona potrwa jeszcze jakiś czas, czy to był tylko taki jeden dzień, aczkolwiek trzeba sobie jasno powiedzieć, że w końcu mamy jakieś spadki, jeżeli chodzi o, o naszą giełdę, i też spadały dzisiaj niektóre spółki, które ostatnimi czasy bardzo mocno rosły. Podatek handlowy wchodzi w życie. Oczywiście to nie jest jakaś informacja nowa, ale no trzeba pamiętać, że na niektóre spółki on wpłynie. Nie mówimy tutaj tylko o spółkach giełdowych, ale też, też różnego rodzaju innych spółkach. No i Taka może ciekawostka nie do końca z, z, ze świata giełdy, ale jeżeli chodzi o na przykład sklepy z branży RTV Euro RTV AGD, no na przykład sklep Euro RTV AGD, on oczywiście też będzie go płacił, i okazuje się, że ten podatek będą z tego segmentu, z segmentu właśnie RTV AGD, płaciły tylko polskie spółki. Bo to był podatek, który rzekomo miał wyrównać szansę, a tu się okazuje, że na przykład Mediamark, który jest niemiecki, nie będzie tego płacił, dlatego że oni się podzielili i każdy sklep to jest tak, jakby inna, inna firma, przez co ten podatek ich nie dotyczy. I mimo tego, że wszyscy wiemy, że Mediamark to jest tak naprawdę, naprawdę jedna wielka marka, no to jednak Mediamark podzielił sklepy na oddzielne firmy, nie zapłaci ani grosza. Czyli. Nie wyrównujemy szans, ale jeszcze promujemy rynki, rynki zagraniczne, co no, nie jest dla mnie moim zdaniem, przynajmniej dobrym, dobrym posunięciem. Zresztą większość podatków, które, które są, nie są dobrym posunięciem, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli rząd wprowadza jakikolwiek podatek, no to musi wprowadzić ten podatek od kogoś, Kogo będzie mógł ktoś ściągnąć? Czyli z ludzi zazwyczaj, którzy albo są zamożni, albo próbują jakoś dojść do bogactwa, na przykład właśnie poprzez pracę. Więc bardzo duże jest obciążenie, na przykład pracy. I przez to też, jeżeli chodzi o ludzi, którzy, którzy pracują, którzy zarabiają, oni płacą bardzo duże daniny, bardzo duże podatki. Moim zdaniem, no nie do końca jest to dobry system, no, aczkolwiek coś takiego funkcjonuje. No, i tak naprawdę ten podatek handlowy się w to wpisuje, który rzekomo ma wyrównywać szanse, bo tak naprawdę wiele podatków wprowadzanych jest po to, żeby rzekomo wyrównać szanse. A tutaj się, się okazuje, że rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego, dlatego że, że wiele podmiotów potrafi obchodzić te, te podatki, te różnego rodzaju daniny, ale zazwyczaj to jest tak, że bardzo duże podmioty potrafią to robić. To znaczy, jeżeli jakiś ziółtek ma swój sklep. I ma swój warzywniak, w którym sprzedaje, no to jemu nie opłaca się zatrudniać adwokatów, zatrudniać radców prawnych, zatrudniać dobrych księgowych, żeby potrafili obejść to prawo, ewentualnie walczyć o niego w sądzie. Ale jeżeli to jest jakaś wielka, naprawdę wielka korporacja, no to oczywiście takie działanie jest opłacalne. No i niestety do tego większość podatków się sprowadza. No, co też pokazuje tutaj podatek handlowy, który oczywiście w pewnym, w pewnym sensie też będzie ściągany z źródeł dochodów zagranicznych, z różnego rodzaju firm, które u nas są. No, ale też niektóre firmy będą to, to obchodzić. Ja nie jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby podnosić daniny albo oddawać jakieś, jakieś nowe podatki. Raczej, raczej sądzę, że to, co już jest, jest już i tak przesadzone. No, ale to jest tylko, tylko moje zdanie, niestety. Tutaj, jeżeli chodzi o, o nasze państwo, takie oficjalne zdanie jest troszeczkę inne. No ale wracając do giełdy. Podatek handlowy oczywiście też uderzy w niektóre spółki będące na giełdzie. I to jest, to jest pewne. Mówimy tutaj o tym, że no, spółki typu właśnie Dino czy Eurocash mogą mocno odczuć ten, ten podatek. To nie jest jakiś nowy artykuł, który tutaj Wam przedstawiam z, z 2019 roku, z maja. Więc artykuł nie jest nowy. Ale mówi mniej więcej o tym, jak ten podatek może wpłynąć na spółki. Przypominam, że, że jeżeli chodzi o ten podatek, no to on jest progresywny, czyli do 17 milionów złotych to jest kwota wolna. Od tych 17 do, do 170 to jest 0,8% od sprzedaży, czyli od przychodów, to jest bardzo istotne, że to nie jest podatek od zysków, tylko od przychodów. To może naprawdę wpędzić w tarapaty niektóre firmy i powyżej 170 milionów złotych to będzie 1,4%. Żeby każdy to zrozumiał. Nie chodzi mi o to, że jeżeli ktoś zarabia 180 milionów, to będzie płacił 1,4, tylko to jest od tej sumy, czyli powyżej 170 milionów płacimy 1,4, czyli jeżeli ktoś zarabia na przykład 180 milionów, no to od tych 17 milionów tej kwoty wolnej nie będzie płacił nic. Później od tej kwoty, między 117 a 170 milionów, będzie płacił 0,8, a powyżej 170 milionów, jeżeli zarobi, będzie płacił 1,4, czyli w naszym przypadku, jeżeli ktoś zrobi 180 milionów, to 1,4% będzie płacił tylko od tych 10 milionów, no, ale to i tak jest ogromne obciążenie dla niektórych spółek. No i już w 2019 dom maklerski M-Bank policzył mniej więcej, że jeżeli chodzi o Procent tego, tego podatku w stosunku do EBITDA, to jeżeli chodzi o spółkę Dino, wyniós wyniósłby 11%. Eurocash, 14%. No to oznacza, że to jest naprawdę bardzo dużo. Ponad 10%, 10 EBITDA, Ponad 1 dziesiąta wszystkiego, co, co zarobili, całego zysku EBITDA będzie przeznaczona na ten podatek. To oznacza, że to jest naprawdę potężna danina, która może. Nie chcę powiedzieć, że zachwiać tymi spółkami, ale na pewno no, nie jest pozytywna informacja dla tych spółek. I jeżeli byśmy sobie przeszli do Dino, ja wielokrotnie na swoim kanale o tej spółce mówiłem. Mówiłem o niej tak, że to jest bardzo fajna spółka do swing tradingu dlatego, że ona cały czas tak naprawdę rośnie. Też to jest spółka bardzo mocna, odporna na, na różnego rodzaju zapaści, na różnego rodzaju kryzysy, no bo tak naprawdę, jak zobaczymy sobie przez powiedzmy ostatnie 5 lat, tu jest cały czas taki zrównoważony w miarę wzrost. I nieważne, czy były złe informacje, to zazwyczaj kurs reagował większą korektą, można tak to powiedzieć, bo mówimy tutaj o tym, że wprowadzono niedzielenie handlowe, które miały no, mocno dać w kość Dino. Okazało się, że tak wcale nie jest, tak. Później była pandemia, która też miała bardzo mocno dać w kość Dino. Okazało się, że tak nie jest. Także Dino bardzo często wychodziło tutaj obronną ręką. Zresztą Dino mocno się rozwija. Jeżeli sobie zobaczymy, mimo tej pandemii, oni cały czas się rozwijają. Do końca 2020 roku to już jest prawie 1500 sklepów. No to oznacza, że że naprawdę bardzo mocno przyspieszyli z tymi inwestycjami bo jeżeli chodzi o sam rok 2020 to jest 278 sklepów 255 już jest otwartych a 20, 23 czekają jeszcze na jeszcze na otwarcie w 2019 to były 243 sklepy czyli cały czas. Powiększamy ten proces rozrostu Dino, ale nie ma się to dziwić. Jeżeli spółka cały czas zarabia i to zarabia coraz więcej, no to nie ma się to dziwić, że cały czas się rozwija. To jest oczywiście dobra informacja. Spółka powinna albo zysk przeznaczać na dywidendę, a Dino dywidendy, dywidendy nie wypłaca, więc skoro nie wypłaca tej dywidendy, no to powinna przeznaczać pieniędzy na rozwój. Tu są oczywiście spory, co jest lepsze dla spółki rozwój czy dywidenda. No, Dino wybiera rozwój, myślę, że to jest, to jest fajna droga. Przypominam, że to jest spółka już warta 26 miliardów złotych, znaczy wyceniana na 26 miliardów złotych i ten kurs sukcesywnie rośnie, ale też trzeba powiedzieć, że wyniki finansowe też sukcesywnie rosną. Jeszcze parę lat temu to było około 200 milionów, teraz. Cztery ostatnie kwartały to już jest ponad 550 milionów. Gdzie 2019 to było 400 milionów ponad. 2018 około 300 milionów. Oni 100 milionów. Tutaj widzimy, że praktycznie rokrocznie zarabiali, a teraz można powiedzieć, że jeszcze i jeszcze przyspieszają z tym rozrostem. Także ja wiem, że Tutaj, jeżeli chodzi o na przykład, wskaźnik cena do zysku, on jest naprawdę kosmiczny, jeżeli chodzi o tę branżę. No ale pamiętajmy, że cały czas Dino się rozwija. I o ile do tej pory mówiłem, że ciężko tutaj się do tego do czegoś przyczepić, może oprócz tej wysokiej wyceny Dino, bo jednak spółka wysoko wyceniana, no teraz jednak myślę, że w końcu może być coś, co może być coś, co rzeczywiście realnie wpłynie na wyniki finansowe, jeżeli chodzi o spółkę Dino. No bo jeżeli zobaczymy jeszcze raz ten artykuł, no to mBank mówi, że w 2019 roku podatek handlowy w przypadku Dino wynosimy 34 miliony złotych, prawie 34 miliony złotych. W 2020 roku 94,5 miliona złotych. No pamiętajmy o tym, że, że wtedy, kiedy ten artykuł powstawał, jeszcze nie było pandemii, więc no, ten podatek może tyle by nie wyniósł, ale widzimy, że to są naprawdę potężne sumy, nawet te same 34 miliony w 2019 roku mówią o tym, że to jest naprawdę potężna suma. No, nie jest to pozytywna informacja, i boję się jednej rzeczy, że o ile kryzys nie zniszczył Dino, bo, bo Dino świetnie z tego wyszło, o ile konkurencja typu Biedronka, Lidl i tak dalej, naprawdę wielkie międzynarodowe koncerny, które teoretycznie powinny z nimi wygrać, nie zwyciężyły z Dino, no to boję się, że jednak tutaj. Państwo polskie troszeczkę się przyczyni do tego, że, no nie chcę powiedzieć, że spółka zostanie zniszczona absolutnie, ale że ten rozrost wyhamuje i to może wyhamować znacznie no poprzez właśnie ten podatek handlowy. My tak sobie myślimy, że to jest 0,8, 1,4, ale to jest od przychodu i tu jest cały, cały problem. Tym nie będzie dało się manipulować w żaden sposób. I to są naprawdę ogromne sumy. Dino do tej pory naprawdę bardzo fajnie się, się rozwijało. Cały czas zwiększa bazę sklepów, cały czas zwiększa swój metraż. To wszystko jest na pewno na plus i to bardzo mocno na plus. No ale jednak tutaj ten, ten podatek handlowy może sprawić, że ten rozrost Dino się, zachowy, się zatrzyma. A jeżeli chodzi o właśnie spółki, które są w takimi. Liderami branży, liderami pod względem właśnie medialności. No bo jeżeli mówimy o tym, że, że spółka z branży spożywczej, raczej to myślimy, że taka m, największy taki koń napędowy to jest Dino. I te spółki często są bardzo mocno wyceniane, bo tam w przyszłe zyski są mocno dyskontowane. A jeżeli okazuje się, że te przyszłe zyski nie będą aż tak duże, że ten rozrost wyhamuje. No to może być tutaj, tutaj troszeczkę kiepsko, no bo powiedzmy sobie szczerze, ta wycena jest ponad to, co zarabia Dino, bo ta wycena sugeruje to, że Dino będzie się coraz szybciej rozwijać. Zresztą tak do tej pory było. Dino się cały czas coraz szybciej rozwijało i to mimo złych okoliczności, mimo pandemii, mimo niehandlowych niedziel. No tutaj jednak myślę, że, że sprawa może być grubsza i trochę się obawiam tego. Już niedługo, bo za około miesiąca. Poznamy te pierwsze podatki handlowe, jakie spółki będą przekazywały. Nie wiem, czy to będzie jakiś osobny komunikat, czy jak to będzie, czy dopiero w y, raporcie finansowym za pierwszy kwartał dowiemy się, ile na przykład dino wydaje na ten podatek. No, ale boję się troszeczkę tej sumy. Na pewno, jeżeli ta suma się pojawi, myślę, że to będzie taki czynnik negatywny i wtedy też ta korekta jakaś dino może być, chociaż już ostatnio jest w y, lekkiej korekcie. No, boję się tego podatku handlowego właśnie w stosunku do, do tej spółki. Ale jak było w tym artykule napisane, oprócz Dino to też Eurocash mocno odczuje i Eurocash może nawet mocniej odczuć to niż niż Dino, albo no chociażby porównywalnie, tak bym to określił. Dla Eurocashu 28 milionów złotych w 2019 roku, a w 2020 60 milionów, takie były, przypominam jeszcze przed pandemią yy, szacunki. Więc też to są grube miliony, jeżeli chodzi o spółkę Eurocash, a spółka Eurocash, no aż tyle, ile dino nie zarabia. To chciałem tutaj przypomnieć, że jeżeli sobie zobaczymy na ten zysk netto, no to za 2019 rok on był na poziomie 80 milionów, wcześniej około 100 milionów, więc w stosunku do całego zysku, te 30 milionów, czy nawet 20 milionów, no to tu już robi ogromną robotę. I Myślę, że jeżeli chodzi o te spółki, bardziej przy Eurocashu bałbym się tego, tego podatku. No też nigdy nie zagłębiałem się mocniej w spółkę, także ciężko mi się o niej jakoś tak jednoznacznie wypowiadać, jednak pamiętajmy o tym, że oni zawiesili po raz pierwszy tą politykę dywidendową, zaraz sobie do dywidendy przejdziemy, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli chodzi o, o zyski, no tutaj jest, coraz gorzej i tu można się można się do tego przyczepić jeżeli chodzi o przychody cały czas się rozwijają ta sieć Frisco też się cały czas rozwija także ich sklepy się cały czas rozwijają jeżeli chodzi o sam zysk operacyjny, tutaj nie jest wcale tak źle, bo rzeczywiście było ponad 300 milionów w 2015, ale 250 około 2019, czy cztery ostatnie kwartały, 240 milionów, to wcale nie jest jakiś bardzo zły wynik, nie powiedziałbym. No Ten zysk netto rzeczywiście jest trochę obarczony tym wszystkim. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego ten zysk netto taki jest. Mówię, nie zagłębiałem się nigdy w spółkę, ale pamiętajmy też, że dywidenda jest wypłacana z zysku netto. Oczywiście ten zysk netto poszedł na kapitał zapasowy ze względu na, na pandemię, no ale trzeba to jasno zaznaczyć, że za 2019 rok ta dywidenda nie była wypłacona po raz pierwszy w historii, gdzie ta kwota na, przeznaczona na dywidendę zawsze, no może nie zawsze, ale zazwyczaj się zwiększała, bo były momenty, w którym się zmniejszała, ale raczej ten trend był cały czas rosnący. I dwa, za 2018 rok została wypłacana złotówka, gdzie to teraz byłoby na poziomie tam 5 czy 6 7%. Więc ta stopa dywidendy wcale nie jest jakaś nieatrakcyjna. No, ale tu jednak przyczepiłbym się do tego, że, że te wyniki finansowe są coraz gorsze, jeżeli chodzi o zysk netto. Zresztą w ostatnich trzech latach cały czas ten kurs utrzymywał się na mniej więcej tym samym poziomie, w ostatnim roku mocno spadł. Oczywiście przez pandemię, między innymi, ale jak na razie widzimy, że eurocash nie odrabia żadnych strat. Także że oczywiście w stosunku do tego, co było wcześniej, eurocash jest, jest bardzo nisko. No ale trzeba powiedzieć, że ten trend spadkowy postępował. Był w, przez dwa około lata boczniak, i znowu dalej ten trend spadkowy jest. Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie w przyszłości. No ale też trzeba. Jasno powiedzieć o jednej rzeczy, że Eurocash jest bardzo mocno zadłużoną spółką. Też ostatnia informacja, że wyemituje obligacje o wartości 125 milionów złotych, też wcześniej mówiło się o tym, że, że może wciąż wyemitować obligacje na poziomie miliarda złotych. No, jeżeli sobie zobaczymy te same, no, powiedzmy, wskaźniki zadłużenia, tak na szybko, no to widzimy, że one są bardzo bardzo niepokojące, no bo tak naprawdę zadłużenie ogólne moim zdaniem 0,5 0,6 to jest coś takiego, co jest bezpieczne, taki poziom tutaj 0,88 wysoki zadłużenie netto w stosunku do EBITDA dla mnie na kosmicznym poziomie, więc tutaj tego bym się bał. Spółka wypuszcza dużo obligacji, jest też mocno zadłużona, ten zysk netto spada, to jest na pewno, to są na pewno minusy, no ale jak mówię, spółkę mocno się nie zagłębiają, także nie chcę jakichś jednoznacznych opinii wydawać. W każdym razie moim zdaniem ten podatek może naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno na nich wpłynąć. No, ale oprócz tych spółek, które mówiłem, są też inne. Kilka albo kilkanaście filmów temu dawałem na przykład taki, taką spółkę jak Skin Wallet, podałem bardziej w formie ciekawostki spółka mała, która dopiero weszła na giełdę, która może w przyszłości będzie będzie zarabiać, zobaczymy. Aczkolwiek to nie jest jedyna taka ciekawostka. Myślę, że też dzisiaj taka no, kolejna ciekawostka, właśnie Plantware, taka spółka, która zajmuje się sprzedażą rzeczy drewnianych, tak to można określić. Jeżeli wejdziemy sobie na ich stronę, to widzimy, że to są na przykład drewniane zegarki, drewniana niżej drewniana biżuteria różnego rodzaju, właśnie czy to zawieszki, czy to różnego rodzaju bransoletki, artykuły różnego rodzaju inne, ostatnio też drewniane okulary do tego dołączyły. Też oprócz tego mają sklep z różnymi innymi prezentami. No, przyznam szczerze, ciekawy pomysł na, na biznes. Nie chcę powiedzieć, czy to będzie zyskowne, czy to nie będzie zyskowne. Chcę to przedstawić jako bardziej taką właśnie ciekawostkę, że coś takiego istnieje, że takie firmy też są na giełdzie. Giełda to nie tylko... To nie tylko paliwa, gaming i i OZE, ale też właśnie różnego rodzaju inne firmy. Pamiętajmy, że jest bardzo dużo spółek świadczących różne usługi, czy sprzedających różne produkty. I na przykład też jest taka taka spółka, która no, w tym 2020 roku nie poradziła sobie jakoś źle. 3,5 miliona wysłanych przychodów w czwartym kwartale 2020 roku, co oznacza wzrost około 16%, a od stycznia do grudnia jest wzrost przychodów o około 17% rok do roku. Oczywiście pamiętajmy o tym, że spółka, która no, sprzedaje bardzo dużo przez internet, więc też ten e-commerce został napędzony w tym 2020 roku. Myślę, że ten wzrost e-commerce ogółem wyhamuje lekko, ale wciąż będzie. To znaczy, przed pandemią był wzrost, jeżeli chodzi o rynek e-commerce, teraz też może być dalej wzrost. Jeżeli chodzi o właśnie podział na to, jak to się wszystko przedstawia. No to drewniana biżuteria, 1,6 miliona złotych, największy udział w przychodach, drewniane zegarki, 1,3 miliona złotych przychodu, no też uruchomili nową pla platformę GiftBay, różnego rodzaju właśnie upominki personalizowane, 0,4 miliona przychodu, czyli dwukrotnie więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach działalności łącznie. No to oznacza, że GiftBay naprawdę ma bardzo potężny rozwój, tak, czyli w jednym kwartale tylko były Dwa razy wyższe przychody niż w, przez pół roku wcześniej, więc to naprawdę no, napawa optymizmem, jeżeli chodzi o tą, o tą spółkę. No, sama spółka, oczywiście malutka, 14,5 miliona złotych kapitalizacji. Wskaźnikowo wcale jakoś tania nie jest, bo widzimy tutaj, że ten cena do zysku na poziomie 30, no to jest wysoka, ale też rozwój jest około 20% rozwój. Spółka, która spółka, która Straciła ostatnio na giełdzie, była nawet po około 16,50. 16, Teraz jest wyceniana na trochę ponad 10 zł. To ciężko tutaj jeszcze cokolwiek mówić o niej, dlatego że mamy spółkę, która tak naprawdę niedawno weszła na giełdę. No, niedawno w sensie chyba w 2020 czy 2019 roku. I widzimy, że te przychody rosną, to znaczy przez te ostatnie dwa, no może trzy lata prawie, bo dwa lata i tutaj trzy kwartały mamy, to chciałem przypomnieć. Widzimy, że między 2018 a 2019 jest bardzo potężny skok, jeżeli chodzi o przychody, dwukrotny niemalże, także to nie jest tak, że tylko ta pandemia napędziła ten rozwój. Widzimy, że ta spółka Planetware potrafi się rozwijać i to bez bez pandemii. Jeżeli chodzi o ten zysk netto, no to cztery ostatnie kwartały nie są aż tak dobre jak. Jak cały rok 2019, gdzie było ponad 600 tysięcy zł, złotych zysku. No, a jeżeli chodzi o, o sam zysk, no to ten pierwszy i drugi kwartał były, były minusowe, i dopiero trzeci kwartał tak naprawdę pokazał, że potrafią wciąż zarabiać. Zobaczymy, jak to będzie w czwartym kwartale, ale też trzeba powiedzieć, że ten, ta strata w pierwszym, drugim kwartale była związana trochę z rozwojem. Pamiętajmy o tym, że jeżeli analizujemy jakieś spółki, to zupełnie inaczej analizuje się na przykład Orlen, który jest od x lat na giełdzie, a in, inaczej spółka, która od roku czy dwóch lat jest na giełdzie. Tak naprawdę bardziej to analizujemy jako, jako taki startup, tak można, można to określić. Oczywiście no spółka już parę lat istnieje, więc tak naprawdę startupem nie jest, no ale w porównaniu do tych innych spółek z giełdy, no to można w ten sposób na to patrzeć. Że Zresztą jeżeli chodzi o ten... O ten 2020 rok, no to trzeba przyznać, że oni też mocno się rozwijali. Między innymi to Giftbay. W minionym kwartale, tu mówimy o, o kwartale drugim. W minionym kwartale spółka poniosła koszty związane z uruchomieniem platformy sprzedażowej Giftbay. Serwis spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów. Już w drugim miesiącu działalności nowomarka wypracowała ponad 30 zł, 30 tysięcy złotych przychodu. Wpływ na wyniki finansowe miał także zakup materiałów, półproduktów dla nowej linii biżuterii wykonanej z metali szlachetnych, a także doposażenie nowej nieruchomości. Czyli dużo było tutaj takich kosztów jednorazowych. To trzeba sobie jasno, jasno powiedzieć. No i jeżeli mówimy o tym, że te koszty jednorazowe już się skończyły, no to te wyniki finansowe mogą być, mogą być tym bardziej lepsze. Jeżeli chodzi o tą spółkę Planetware, no to oni chcą cały czas trafiać do nowych grup odbiorców. Tutaj też jest napisane, że poszerzać asortyment. W ciągu 2-3 lat ta gałąź działalności ma potencjał do, do wzrostu w ska o skalę, skali o 100%. No to oznacza, że, że naprawdę mocno próbują się rozwijać, jeżeli chodzi właśnie o, o ich działalność, więc no, spółka, której ja osobiście kibicuję, zawsze kibicuję jakimś spółką, które nie są jakieś duże, nie są bardzo rozpoznawalne, ale to są jednak polskie podmioty. Nie mówię, że trzeba w nie od razu inwestować, ale warto, warto dodać do do obserwowanych, jak na przykład właśnie mówiłem niedawno o spółce Skin Wallet, która też jest małą spółką, która wchodzi w no myślę, że tutaj mocno perspektywiczny rynek, rynek gier od takiej trochę innej strony, to tak samo Planetware jest spółką w pewnym sensie innowacyjną, no bo ja się nie spotkałem raczej z, z takim asortymentem, czyli drewniane zegarki, czy drewniane drewniane okulary. Spółka interesująca, ale bardziej, bardziej bym powiedział jako jako ciekawostka. Inną spółką, której chciałem powiedzieć, jest spółka Team i jedne, jedno z towarzystw TFI zeszło poniżej 5% w akcjonariacie mają teraz 4,97% głosów wcześniej mieli 5,04. No i to jest można powiedzieć informacja, która może lekko zbić kurs Timu. Zresztą ten kurs już jest zbijany, był na poziomie około 20 zł, nie prze... z tego co pamiętam, nie było przebite te 20 zł. Ale było tam około 19,50, 19,60. No i widzimy, że jest bardzo duży, duży tutaj wolumen. No i jest spadek, ze względu na to, właśnie, że jest wyjście tego, tego funduszu. Ostatnio, kiedy była taka sytuacja na teamie. Też był spadek, jeżeli chodzi właśnie o tą spółkę, więc myślę, że jeżeli na przykład ktoś chciał zainwestować, ale się bał, bo spółka już jest wysoko, no to warto teraz bardzo mocno ją obserwować, co się dalej będzie działo, no bo też nie jest powiedziane, że ta korekta już się skończyła, może, może dalej będzie trwać, chociaż no doszliśmy do poziomów 17,90, które, które były ostatnio takim, takimi poziomami właśnie wcześniejszego sufitu, można to powiedzieć, bo tu było 17,80, 17,90, około 18 zł to był ten sufit. Więc też doszło do takich dosyć silnych, silnych poziomów, zobaczymy jak to dalej będzie. No ale w końcu można powiedzieć też jakaś korekta, jeżeli chodzi o, o spółkę Team. Wiem, że w końcu korekta, jeżeli chodzi o całą giełdę i też spółka Team. No w końcu informacja, nie chcę powiedzieć, że jakaś negatywna, no bo ciężko powiedzieć, że, że to jest informacja jakoś mocno negatywna, ale informacja, która może zbić kurs i która rzeczywiście ten kurs zbiła, jeżeli chodzi o tą spółkę. O ja dzisiaj nie będę zbyt dużo mówił, bo wiele razy już o tym, o tym mówiłem, że też mocno się. Rozwijają, zobaczymy, jakie będą, jakie będą wyniki finansowe za ten 2020 rok, całkowite, no bo i już znamy te przychody za tą sprzedaż za 2020 rok. Jest naprawdę bardzo dobra i bardzo zadowalająca. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłych latach. Spółką, o której też chciałem dzisiaj powiedzieć, jest spółka Vigo System. Vigo System podsumowuje sprzedaż w 2020 roku. No, i trzeba przyznać, że ta sprzedaż była naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Zresztą spółka też w tym 2020 mocno urosła z poziomów jeszcze przed pandemią 440 zł około. No, na pandemii spadli do około 350, teraz są po 620 zł. Ostatnio też dosyć mocny, mocny rozwój wigo, którą sprzedaż miała naprawdę bardzo dobrą. W czwartym kwartale 2020 roku zwiększył sprzedaż o 30% do rekordowych 14,4 miliona złotych. Cały rok zakończyła 25% wzrostem sprzedaży do 53,6 milionów złotych. Więc jest bardzo duży wzrost sprzedaży, jeżeli chodzi o Dino, no, do Ovigo. To jest oczywiście informacja pozytywna. Jeżeli chodzi o, o tą spółkę, no to. Były rzeczywiście niesprzyjające warunki przez tą pandemię. Oni najwięcej zarabiają w przemyśle. Jeżeli zobaczymy sobie wyniki finansowe, zresztą tu jest napisane, że w całym 2020 roku, jak i w czwartym kwartale, największym odbiorcą był przemysł, a tutaj właśnie był spadek. Sprzedaż detektorów oraz sensorów podczerwieni dla aplikacji przemysłowych wzrosła w ostatnim kwartale o 15% i to było 38% całkowitych przychodów. Jeżeli chodzi o, o branżę zbrojeniową, to jest około, to jest około 34% wszystkich przychodów w czwartym kwartale 2020 roku. I jeżeli chodzi o cały rok, no to mówimy o zwiększeniu przychodów segmentu o 23% od w ostatnim kwartale 2020 i 67% na przestrzeni całego minionego roku. Też WIGO. Coraz mocniej się rozwija, zaczynają wchodzić w, w różnego rodzaju nowe, nowe przedsięwzięcia. I jeżeli zobaczymy, sobie na to, co było, jeżeli chodzi o trzeci kwartał WIGO, no to widzimy, że przemysł mocno spadł i to jest największa ich gałąź. Na drugim miejscu jest wojsko, nauka, medycyna, transport. Widzimy, że tak naprawdę przemysł i wojsko tutaj odpowiadają za wszystko. Więc jeżeli teraz ten przemysł wróci do dobrych. Do tych swoich dobrych lat, czyli do tego, co było przed pandemią, no to wyniki finansowe mogą być fajne, bo w wojsku rosną, w przemyśle spadają głównie ze względu na pandemię o tym sobie zaraz powiemy i też coraz mocniej idziemy w te materiały półprzewodnikowe. To, co WIGO właśnie zaczęło robić, mówiłem właśnie przed chwilą, że oni się zaczynają rozwijać na różnych, na różnych segmentach i te materiały półprzewodnikowe, właśnie o tym mówią. A jeżeli mówimy tutaj o przemyśle, no to ten przemysł ten przemysł był słabszy na przykład właśnie w trzecim kwartale, ale zapowiadałem, że w 2021 będzie wzrost, dlatego że może być wzrost zamówień od dotychczasowych oraz nowych producentów analizatorów gazów wdrożenie do sprzedaży nowych produktów różnego rodzaju, no jeżeli będą wprowadzać nowe produkty, no to rzeczywiście możliwe, że będzie wzrost sprzedaży. Jeżeli gospodarka będzie odmrożona całkowicie, też możliwe, że będzie wzrost sprzedaży. Więc tutaj też raczej pozytywnie bym to bym to odbierał. Oczywiście nie można zakładać, że na pewno na 100% tak będzie, ale trzeba powiedzieć, że no myślę, że ten przemysł może do, wrócić do tego, że, że będzie, będą tu dobre wyniki finansowe, lepsze niż w poprzednich kwartałach. Co czwarty kwartał tutaj też pokazuje, jeśli chodzi o przychody. No i te materiały półprzewodnikowe, które naprawdę zaczynają być jeszcze może nieznaczącą częścią systemu WIGO, ale czymś, na czym w przyszłości mogą bardzo fajnie zarabiać. No bo tak naprawdę. W 2020 roku spółka zakłada osiągnięcie przychodów z nowego segmentu na poziomie co najmniej 1,5 miliona euro, a po trzecim, po trzecim kwartale to było już dokładnie, mówię, około 547 milionów złotych, więc zakładają, że ten rozrost będzie naprawdę, naprawdę ogromny. No jeżeli chodzi o te półprzewodniki, no to to jest coś, co. W co WIGO zaczyna wchodzić, zobaczymy, jak to będzie, jeżeli chodzi o, o właśnie te materiały półprzewodnikowe. W czwartym kwartale pół miliona złotych, a w samym 2020 roku prawie 2 miliony. Miało być więcej, rzeczywiście, jak przed chwilą czytaliśmy, ale myślę, że to jest segment, w którym wciąż oni mogą się, mogą się rozwijać. Jeżeli chodzi o, o ich. Działania, no to mówią właśnie o tych półprzewodnikach, że w 2020 udało się osiągnąć kilka sukcesów technologicznych, opracowanie pierwszego polskiego lasera typu VCSL. No, jeżeli ktoś chce wiedzieć, co to jest, no to, no to oczywiście Google pomoże. Ja próbowałem to, próbowałem to zobaczyć, żeby to wam jakoś przedstawić, ale, ale bardzo ciężko mi to szło, więc stwierdziłem, że każdy, kto chce wiedzieć, to, to oczywiście może sobie sam, sam się do, z tego doszkolić. I ważne jest to, że oceniamy, iż w skali całego 2021 roku półprzewodniki będą miały istotny wpływ na wyniki spółki. Czyli teraz mówimy, że to jest około 2 miliony złotych, ale w 2021 to już może być naprawdę istotny, istotny czynnik, jeżeli chodzi o przychody. Prototyp lasera z pionową wnęką rezonansową. To mogę powiedzieć, że coś takiego jest. Oczywiście, no, wiele może nam to nie mówi, ale coś nam może mówią finanse. I szacuje się, że wartość rynku w 2017 to było 330 milionów dolarów. Wzrośnie 10-okrotnie do 2026 roku. Oczywiście to są założenia, więc one nie muszą takie być, ale widzimy, że segment bardzo dynamicznie się rozwija i wigo w niego wchodzi. Myślę, że to jest pozytywna informacja. Jeżeli chodzi o samą spółkę, samą spółkę Wigo, no to ona też dosyć droga pod względem, czy to wskaźnikowym, czy to po prostu tego, jak, jak zarabia, no ale skoro cały czas się rozwija, no to możliwe, że będzie zwiększać te zyski, będzie zwiększać te przychody. Ja osobiście będę patrzył bardzo mocno pod względem finansów, jeżeli chodzi o właśnie ten segment półprzewodników, czy rzeczywiście te zapowiedzi, że ten segment będzie rósł, że ta branża cała będzie rosła, nie będą na marne. No, o tym się przekonamy już w 2021 roku. Tak naprawdę, już pierwszy kwartał powinien nam coś powiedzieć. Czy będzie tu dynamiczny wzrost, właśnie w tym segmencie? I czy przemysł wróci do, do swoich normalnych, do swoich zupełnie normalnych poziomów? Czyli czy kolejne kwartały znów będą ze wzrostami, jeżeli chodzi o WIGO? Na to głównie będę patrzył, czyli na przewodniki i na. Przemysł. O inne rzeczy raczej bym się tutaj nie martwił. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty sądzisz o, o tych spółkach, które powiedziałem? No bo powiedziałem o kilku dosyć drogich spółkach. Czy to jest tak, że rzeczywiście Dino i Eurocash bardzo mocno ucierpią na tym podatku? Co też sądzisz o tej spółce, jak Plantware? Czy to jest jakiś interesujący biznes, czy jednak myślisz, że, że to jest sklep internetowy, jak tysiące innych? No i co myślisz o spółce WIGO? Czy oni rzeczywiście w tym 2021 mogą się mocno rozwijać, między innymi, właśnie w tym segmencie półprzewodników? Dzięki bardzo za wysłuchanie materiału i standardowo życzę każdemu samych zysków. Cześć. Trzymaj się.